braku, słyszałeś to? No słyszałem jak strzelił, no. A masz jeszcze rezerwę? Nie. Okej. Co teraz? Twoje wlejemy. Ale jak? Kurde, nie jest dobrze. Tu jest jakiś CPN? Tak. Jakiś CPN? Chyba lepiej w stronę domu już jechać. Kurde, to daleko teraz. Może dlatego tak się stało, że wiesz, że jak bokiem leciałem, to paliwo mi uciekło. No a patrzałeś teraz do środka, co tam wygląda? Coś tam jest. Mhm. To spróbuj jeszcze. No nie no, zakręcę tu z dwa razy. Albo w drugą stronę będę kręcił. No właśnie, lepiej tak. Twoja kolej. Wiesz, to jest ta technika i już znam maszynkę. Wiedziałeś co robisz. Patrz jak mi się tu wciąga. Ja pierdzielę. To, tam może ci już rośnie. Ja mam tu te... Siano. Będzie pod obrus. Dojedziesz jeszcze kawałek gdzieś jeszcze? Słucham? Dojedziesz gdziekolwiek? Tak, dojadę. No bo on jeszcze tak zaczął jakby, wiesz, załapał. Aha. Mnie. Myślę, że nie jest dobrze. No Opatów najbliżej, to będzie do Opatowa, ten CPN tam jest, nie? No, do pana Ninży. Nie, mi się wydaje tu, koło banku. Nie mam pieniędzy nawet, nie brałem. Ja mam. Tak? No to jak zatankujesz, to... Znaczy mogę ci pożyczyć. To co, jedziemy do pana Ninży kawałek dalej. Możemy. Jak dojedziesz oczywiście. Oglądaj się w razie czego, linę masz. No. Jeszcze piernął. Hello. Już przygasa, szkoda pompki. A tą butelkę z tym płynem? To co? Ja by z niej wylać ten płyn? Abyśmy tu spuścili jakoś mojego? Nie lepiej scholować go? Kurwa, to się uciągnę. Gdzie to idzie ten płyn? No ale to kurde, tak na oparach jeździ też trochę lipa. Kurwa, hopa. Przygasa maszyna. Czemu ty nie masz tego paliwka? Co, bierzemy linę? Co drugi filmik z tym. Paliwa brakuje. Co drugi filmik na CPN-ie, a paliwa nie ma. No ty to masz, to benzynę. No poczekaj, no, poczekaj. Tym wężykiem ściągnął? Ściągnąłby tym wężykiem, nie? Powinno. Byłby trochę dłuższy, to jeszcze byś mi do baku prosto to lał. Kurde, nie chcesz sobie wlać, bo szkoda mi go. No. Co? No nie mam przecież. Masz pełno? No kurde, szkoda wylewać. No ja nie mam tam w ogóle. 3 sety. Serio. Czyli nie mam płynu, tu nie ma w ogóle ale tego. Tak. Wlej do siebie. No ale to i tak, co ja wleję. To wlej do tego zbiorniczka na dole. No zrób to tak. Z drugiej strony będziesz łatwiej. No czyli stamtąd nie zginie. Nie będzie za dużo? Nie. Wywali go w razie czego. No. Wlej go tam. Za mocno lejesz, powoli. Opatulujesz wszystko przecież kurwa obok. Czy to widzisz w ogóle? Nie widzę kurwa, przygodę. I tak wylałem, ale no i tak widzisz, że ciężko go. Bo to ciągnięcie też mi tam frajdy nie sprawia. Weź tak, wyczepaj ją. Ale i tak jeszcze trochę musisz... No, no. Kurwa, czekaj, muszę hełm się żyć.
Teraz to wygląda jakby już kaplica. Kurwa, aż mi poczęło do płuc. To co, holujemy? Nie, czekaj. Powiem ci, dobra sprawa taki dłuższy węż. No, przyda się czasami. Tylko no przyda się, jak masz pełny bak. Tak, ja byłoby mało, to też ja bym spuścił. No. My to niedługo będziemy musieli taki metrowy ogrodowy, to od razu będziemy tankować składać. Z jednego drugiego. Tym by się pan musiał przejechać, to to chodzi prawidłowo. Tak? To jest maszyna jak nie wiem. Nie wariuje, tak? Tak, tu wszystko płynnie chodzi.